Wiadomość od doktora. Wybacz tak późny telefon. W mojej głowie roi się od pomysłów. Za bardzo się ograniczyliśmy. Po co zastępować brakujące kończyny replikami, kiedy można w ich miejsce zamontować coś lepszego? Człowiek bez ręki chce ją odzyskać, ale mógłby dostać w zamian znacznie więcej. Nie musimy sugerować się ludzkim ciałem. Możemy sięgnąć dalej. Pomyśl tylko. Doktor naprawdę pracuje pełną parą. Mi się nie wypalił. Masz chwilę? Wiem, że podłączasz się do naszego systemu ostrzegania. To nie ja. To znaczy, jakiego systemu? To nic. Potrzebuję twojej pomocy. Ktoś chyba zagłusza system. Muszą to robić w kilku miejscach, żeby pokryć wszystkie częstotliwości. Zajmiesz się tym? Jeśli to zrobisz, nie powiem nikomu, że nas hakujesz. Wolę słowo współdzielenie, ale jasne. Zagłuszacze emitują sygnał, który mogę wykryć. Muszę tylko pokręcić się po dzielnicy finansowej, aż złapię sygnał. Znalazłem sygnał. Teraz muszę za nim podążyć. To co tam słychać? Ludzie Fiska. Szok i niedowierzanie. Pan Fisk zawsze... Pora na drzemkę. Widzę Spidermana! Nie dajcie mu się wzbić w powietrze! Mam ochotę spuścić komuś łomot! Właśnie rozwaliłem zagłuszacz. Dało to coś? Nie, ale jak już mówiłam, pewnie jest ich więcej. To ma sens. Poszukaj ich. Ciekawe, czy ludzie Fiska mieli coś wspólnego z wyłączeniem systemu. O, urządzili imprezę i mnie nie zaprosili. Teraz rozwalę coś dla ciebie! Co to kurde było? Zginiesz wreszcie? Muszę się pozbyć tego zagłuszacza. Czasami rozwalenie czegoś jest rozwiązaniem. No i dobrą zabawę. Spidermanie, to działa. Odbieram słaby sygnał. Jakość jest kiepska, ale usłyszałam coś o Fisku i strojach. Fisk był królem podziemia, ale nie zajmował się handlem podróbkami. Im szybciej system będzie sprawny, tym szybciej dowiemy się, co knują. Już tylko jeden zagłuszacz. Mam cię. Uważajcie! Teraz muszę tylko zrobić. Dobra, to był ostatni. System powinien już działać. System ostrzegawczy znowu działa. Świetnie! Wiemy coś więcej o ludziach Fiska albo o tych strojach? Nie, ale system wykrył jakąś nielegalną działalność przy dokach. Wyślę ci współrzędne. Sprawdzę to! Muszę dotrzeć do doków, zanim uciekną!
byłoby dla małej armii. Cokolwiek z nią planują, nie może to być nic dobrego. Muszę się dowiedzieć, po co im ta broń. Rano, to słodkich syn. Po tym, ile nas to kosztowało? Oby! Po to szedłem na studia! Zwykły fart! Pokaż na co cię stać! Zaplątałem się w sieć! Może teraz uda mi się dowiedzieć, co jest grane. Broń, mundury strażników więziennych, lipne papiery... Planowali wyciągnąć Fiska z tratwy. Przykro mi, że muszę pokrzyżować wam plany. Uwaga! Weźmiemy cię żywego lub martwego. Fiskowi wszystko jest. Uważajcie! Rozproszę cię! Wydaje się, że policja już sobie poradzi. U mnie też wszystko gra. Dzięki za uruchomienie systemu, Spider-Manie. Nie powiem nikomu, że z niego korzystasz, ale jak cię złapią, to umywam ręce. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. A teraz przepraszam, muszę skasować swoje selfie z serwerów systemu ostrzegania. Centrala Sable. Jak wygląda nasza sytuacja w Keep Bay? Transporter Oscar pod ostrzałem! To demony! Fajne wdzianka! Może spróbujemy sił w wrestlingu? Demony się rozzuchwaliły. Sytuacja opanowana. Stary, ta stacja bada pewne cząsteczki w powietrzu. Pewnie ubrałbyś to w odpowiedni żargon naukowy, ale co za dużo, to niezdrowo.
Odczyty są niepokojące, ale niespójne. Muszę sprawdzić emisję w pobliżu, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Ale mam inne zmartwienia. Próbnik wykrywa toksyczne cząstki. Trzeba to sprawdzić. Może zacznę od tego wylotu pary. Coś mi tu nie pasuje. Przeanalizujmy to. Rtęć. W połączeniu z czymś jeszcze, ale nie wiem czym. Tu nie chodzi tylko o jeden budynek. Mnóstwo ludzi jest narażonych. Zobaczmy, co nam powie próbka z tego. Kwas azotowy też w tym jest. Ale i coś jeszcze. Jestem na dobrym tropie. Muszę podążać tym śladem. To sięga dalej niż myślałem. To zagraża całej okolicy. Śmierdzi jak stary cap. Pora się dowiedzieć, co jest w środku. Etanol. Dlaczego to brzmi tak znajomo? Etanol. To brzmi znajomo. Rtęć z azotem i etanolem. Muszę znaleźć trop. Jak będzie po wszystkim, zawiadomię Departament Zdrowia, żeby przebadali mieszkańców. Chyba wiem, w czym problem. Żrące chemikalia wyciekają z tych beczek do kanalizacji. Trzeba to szybko posprzątać. Ha! Wapń i krzem w betonie sprawiają, że idealnie wszystko pochłania. Chyba muszę zrobić bałagan, żeby posprzątać ten bałagan. Jeden z głowy. Tak, tu działa. Wdychanie tego niedobre. Koniec! Uszczelnienie klatki siecią powinno zapobiec wyciekom. Mogło być o wiele gorzej. To pokazuje, dlaczego stacja badawcza Harego musi być otwarta.
Laboratorium jest wyposażone w karmniki, żeby przyciągać ptaki i analizować ich odchody. Zgadza się. Poszedłem na studia, żeby badać ptasią kupę. Jak wiesz, ptaki przenoszą choroby, którymi mogą się zarazić ludzie, dlatego zależy nam na ich zdrowiu. Wiesz, chciałbym, żebyś tu był i uraczył mnie swoim humorem toaletowym. O-o, gołębie chorują na zjadliwy szczep ptasiej grypy. W dodatku wirus zmutował do formy niebezpiecznej dla ludzi. Okej, w laboratorium Harego było wszystko, czego potrzebowałem. Mam szczepionkę. Muszę się pośpieszyć, bo te gołębie są jak szczury z dżumą. Najlepiej będzie rozpylić ją w 3 punktach migracji ptaków. Na szczęście stacja wskazała mi, gdzie są. Pierwszy punkt migracji jest w parku. Stamtąd ptaki rozprzestrzenią szczepionkę dalej. Gołębie wybaczają mi, że bujam się po ich rewirze, więc wiszę im przysługę. Założę się, że Avengersi nie użerają się z ptasią kupą. Zaczynamy. Szczepionka roznosi się w powietrzu, więc wystarczy spryskać nią drzewa. Dobra, jeszcze tylko 2 miejsca. Szczepionka jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Wyleczy gołębie. Albo wywoła apokalipsę gołębich zombie. Zostało jedno miejsce. Ciekawe, co na to powie Jameson. Już to widzę. Spider-Man rozpyla smugi chemiczne. Lubię pomagać zwierzętom. Nie nazywają mnie zagrożeniem, nie strzelają do mnie. Jeśli dopiszę sobie w CV zawód weterynarza, to będzie duże przegięcie? Okej, powinno zadziałać. Na wszelki wypadek zbadam kilka gołębi. Co się stało? Udało się. Nie zamieniły się w zombie. Ha! Nikola Tesla karmił tu gołębie. Podobnie jak mama Harego. Pamiętam, jak nas tu zabierała. Chciałbym przekazać Haremu dobre wieści, ale nie mogę się z nim skontaktować. Spider-Ciulu! Nie mam czasu! Mamo, to nic nie zmieni. Kocham ją. Wytykają się wam. Zainstalowaliśmy na tym terenie pełno energooszczędnych LED-owych billboardów. Ta stacja bada ich działanie. Oby dzięki zaoszczędzonym w ten sposób pieniądzom Oscorp kontynuował program. Typowe. Oscorp zignorowało specyfikacje i zwiększyło napięcie w billboardach. Jak czegoś nie zrobię, mogą eksplodować. Jeśli ktoś przez to ucierpi, te stacje na pewno czeka zamknięcie. Muszę użyć elektrosieci, żeby wywołać spięcie i powyłączać ekrany. Mam naprawdę niewiele czasu. Celów do strzelania tu nie brakuje.
Hej, tutaj! Zawsze powtarzałem, że kicz jest niebezpieczny. Teraz, gdy nie ma już zagrożenia, Oscorp może lepiej ustawić napięcie. Nie da się zaprzeczyć, że oszczędzili dużo kasy. To dla nich najważniejsze, więc stacja raczej przetrwa.